Dzień dobry, Marlena Siok. Zapraszam na Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś przygotowaliśmy. Bezpieczniej i szybciej w Siedlcach. Mazowsze na czele. Strażacy ochotnicy wyremontują strażnice. Mazowieckie zabytki będą jak nowe. Pokaż smaczne i zdrowe Mazowsze. To już koniec. Pozostaje tylko kosmetyka. Mieszkańcy Siedlec i nie tylko mogą bezpiecznie korzystać już z ulicy i tunelu rotmistrza Witolda Pileckiego. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat otrzymała wsparcie unijne w wysokości blisko 40 milionów złotych. Wartość całego projektu to ponad 65 milionów. Wyczekiwana była długie lata. Wpływa na usprawnienie transportu i poprawia bezpieczeństwo. Inwestycja drogowa w Siedlcach weszła do codziennego krwiobiegu sieci komunikacyjnej miasta. Siedlczanie mogą korzystać już z tunelu pod stacją kolejową i nowo wybudowanej ulicy Rotmistrza Pileckiego. Ta inwestycja będzie służyła miastu i całemu regionowi. Tunel o długości 144 metrów i trzeci już etap śródmiejskiej obwodnicy to jedna z największych i najdroższych inwestycji miasta w ostatnich latach. Zrealizowana została w niecały rok. Jej wartość to ponad 65,5 miliona złotych, z czego blisko 39 milionów stanowi dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Starania o te pieniądze trwały kilka lat. Wszystko kosztuje. Na wszystko trzeba zdobyć środki. A te środki to pieniądze unijne, które jakby dzieli, przyznaje na mocy prawa Urząd Marszałkowski. To jest ewenement na skalę kraju. I oczywiście to wcale nie były łatwe pieniądze. Bo z jednej strony każdy projekt musieliśmy konsultować z Komisją Europejską, ale z drugiej strony chcieliśmy stworzyć takie warunki, aby miasta subregionalne mogły konkurować tylko między sobą. Prawie 40 milionów złotych pozyskanych właśnie na ten projekt pokazuje, że tutaj wszyscy ciężko pracowali. Zarówno ci, którzy przygotowali projekty, bo nie da się dofinansować ze środków unijnych kiepskiego projektu, ale również radni, którzy zgodnie podnieśli rękę, aby znaleźć wkład własny, bo nie ma środków unijnych bez wkładu własnego. Dzięki tej inwestycji to właśnie my skorzystamy. Nowa inwestycja przyczyni się do utrwalenia pozycji miasta jako ośrodka regionalnego. Siedlce są piękne, rzeczywiście są piękne. Siedlce się rozwijają. Siedlce potrzebowały tej inwestycji. Siedlce kochamy, mimo że ja nie jestem mieszkanką Siedlec, ale z tym regionem jestem też związana od wielu, wielu lat. I w momencie, kiedy słyszymy podziękowania ze strony mieszkańców, to tym bardziej jesteśmy przekonani, że ta inwestycja była potrzebna. Samorząd miasta zdecydował, że patronem nowego ciągu komunikacyjnego zostanie rotmistrz Witold Pilecki, bohater czasów okupacji i żołnierz wyklęty. Informuje o tym specjalna tablica odsłonięta podczas uroczystego otwarcia nowej ulicy. Bycie odpowiedzialnym liderem to prawdziwa sztuka. Taką rolę przez najbliższe pół roku będzie pełnił samorząd województwa mazowieckiego, który objął przewodnictwo nad konwentem marszałków województw Rzeczpospolitej. Nowe wyzwanie czeka na władze samorządu województwa mazowieckiego. Od 1 lipca Mazowsze przewodniczy konwentowi marszałków województw Rzeczpospolitej. Miałem przyjemność odebrać od pana marszałka Andrzeja Buły z województwa opolskiego laskę marszałkowską, która symbolizuje przewodniczenie obradom tego konwentu. 1 lipca rzeczywiście rozpoczyna się nasza półroczna kadencja. W tej chwili najważniejszymi tematami, którymi się zajmuje konwent, to jest oczywiście perspektywa finansowa przyszła, oczywiście obecna perspektywa finansowa unijna. No, sprawy kulturalne były również poruszane. Ważnym elementem był również czystość powietrza, czyli tak naprawdę popularnie zwany smog.
to ważne tematy, które były bardzo mocno poruszane i wiele czasu stosunkowo zajęły. Sprawy dotyczące perspektywy finansowej są w tej chwili dlatego tak bardzo na czasie, ponieważ rozpoczynają się negocjacje z Komisją Europejską. Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków pod mazowieckim przewodnictwem odbędzie się już w sierpniu w Płocku. Ponad 74 tysiące Mazowszan to członkowie ochotniczych straży pożarnych, a co 12 z nich jest kobietą. Profesjonalni, dobrze przeszkoleni, zaangażowani, ale też coraz lepiej wyposażeni. Tacy są mazowieccy strażacy ochotnicy. Z myślą o ich komforcie pracy, ale też bezpieczeństwie, samorząd Mazowsza przeznaczył dodatkowe 5 milionów złotych na remonty ich miejsc pracy. Na Mazowszu jest blisko 2000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w których służy około 75 tysięcy druhów, doskonale przygotowanych do tego, by ratować ludzkie życie, narażając przy tym własne. Specjalistyczny sprzęt i samochody pożarnicze już mają. Teraz czekają na remonty strażnic. Do tej pory pomagaliśmy w zakupie sprzętu, umundurowania, wyposażenia, ale okazuje się, że nasi ochotnicy, nasi strażacy mówili o bardzo ważnym problemie, bo czasami ta strażnica, która jest bardzo ważna, od lat była nieremontowana. Tym razem chcielibyśmy wesprzeć strażnicę, czyli miejsce, gdzie strażacy przechowują sprzęt, gdzie sami przygotowują się do akcji ratowniczych, odpoczywają po nich, ale także spotykają się również towarzysko, to przecież miejsce bardzo ważne dla społeczności. Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza, ochotnicy z Raszyna czy Woli Wodyńskiej wyremontują dachy swoich strażnic, a druhowie z Wyszkowa i Sokółki odnowią elewację. Środki zostaną przeznaczone na wymianę drzwi garażowych, bo jest obecnie robiony remont całej świetlicy. A wcześniejszy wniosek nie obejmował części strażnicy OSP. A te pieniążki nam pomogą tam jeszcze cały generalny remont strażnicy przeprowadzić. Dzięki 5-milionowej dotacji uda się zrealizować ponad 200 najpilniejszych inwestycji na terenie całego Mazowsza, które posłużą nie tylko strażakom ochotnikom, ale także lokalnym społecznościom. Wszystkie te nasze inwestycje dotyczące ochotników są inwestycje tak de facto dla mieszkańców, bo przecież jak ochotnicy są dobrze wyposażeni, mają dobry sprzęt, to my cywile jesteśmy dużo, dużo bezpieczniejsi. Pamiętajmy też o tym, że to oni są zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia i to oni zawsze pochylają się nad potrzebami drugiego człowieka. Ludzkie życie to wartość, której nie da się wycenić, a każde wsparcie służb stojących na jego straży to kolejny krok do poprawy naszego bezpieczeństwa. Stanowią dumę regionu, jednak czas powoduje, że tracą swoją świetność i blask. Mazowieckie zabytki. W kilkudziesięciu z nich zostaną przeprowadzone remonty oraz prace konserwatorskie, a będzie to możliwe dzięki wsparciu samorządu, który na ten cel przeznaczył 5 milionów złotych. Są wizytówką regionu i żywą historią wielu miejscowości. Mazowieckie zabytki, bo to o nich mowa, czekają duże zmiany. Dzięki wsparciu samorządu w wysokości 5 milionów złotych blisko 70 pereł architektonicznych z 6 mazowieckich subregionów odzyska dawny blask. W tej perspektywie 2014-2020 zrealizowano z tego na Mazowszu ponad 100 projektów, ale te pieniądze też się wyczerpały i doszliśmy do wniosku, że jest tyle jeszcze obiektów wartościowych, zabytkowych, które trzeba ratować, że takie małe granty mogą pomóc w wyzwoleniu tego typu inicjatyw i stąd przeznaczyliśmy 5 milionów z budżetu własnego. I z tego zostanie zrewitalizowanych 67 obiektów. Brama Napoleona w zespole koszar obronnych w Nowym Dworze Mazowieckim, twierdzy Modlin, pałacyk letni zwany Syberią, należący do zespołu pałacowego w Korczewie nad Bugiem, czy kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce, to zaledwie kilka spośród kilkudziesięciu obiektów, które już niedługo przejdą modernizację.
Jest to jedno z najważniejszych działań samorządu województwa mazowieckiego w zakresie ratowania i przywracania świetności zabytkom mazowieckim. W pierwszej kolejności pozwala to na zrealizowanie najpotrzebniejszych remontów, modernizacji tych zabytków, a z drugiej strony pozwala eksponować to, co w nich jest najpiękniejsze i najcenniejsze. W tym roku Fara w Ostrołęce otrzymała dotację w wysokości 130 tysięcy. Te środki, ta cegiełka samorządu województwa mazowieckiego zostanie przekazana na wymianę blachy na naszym kościele, zabytkowym kościele parafialnym w Ostrołęce, nawiedzenia w Farze i na dzwonnicy. To jest jakaś taka cegiełka, wiadomo, koszty są wielkie, bo to jest blacha miedziana, takie są wymogi konserwatorskie, ale myślę, że przy wsparciu innych osób, darczyńców różnych, uda nam się to przedsięwzięcie wykonać. Rozpoczynamy remont Bramy Napoleona. Jest to obiekt, który jest widoczny za nami. Jest to największa, główna niegdyś brama wjazdowa na dziedziniec koszar obronnych. Dzięki tym pracom uda się wykonać zabezpieczenia, zapobiec dalszej degradacji obiektu, wykonać nowe izolacje, no i przede wszystkim zwiększyć dostępność turystyczną już licznie odwiedzanej twierdzy Modlin. Dzięki tym środkom możemy je rozpoczynać w zasadzie już teraz, a skutki i pozytywne efekty tych prac odczujemy już w najbliższym sezonie turystycznym. Symboliczne czeki na renowację mazowieckich zabytków zostały przekazane przez władze samorządu na spotkaniach w Nowym Dworze Mazowieckim, Płocku, Siedlcach oraz Ostrołęce. Są to takie miejsca, które są bardzo ważne dla lokalnych społeczności, ale również dla innych osób, które zechciałyby obejrzeć, zwiedzić ten obiekt. I dlatego warto jest wspierać zabytki, bo to jest nasza przeszłość, to jest nasza tożsamość. Dzięki tym środkom chronimy naszą kulturę, naszą tradycję, ale robimy jeszcze coś ważniejszego. Często te obiekty zabytkowe, sakralne nie są modernizowane, dlatego że nie stać parafii na to, żeby tak duże środki dedykować na modernizację tych zabytków. Dzięki tym środkom znaczącym uratujemy kolejne zabytki. Turystyczne szlaki Mazowsza zachwycają już teraz. Kolejne odrestaurowane zabytki z pewnością sprawią, że serce Polsce zabije jeszcze mocniej. Niekiedy kolory na talerzu hipnotyzują równie mocno co dzieła sztuki. Ciasto wygląda tak apetycznie, że aż żal wbijać w nie nóż i kroić. Samorząd Województwa Mazowieckiego z myślą o pasjonatach kuchni regionalnej przygotował pierwszy mazowiecki konkurs fotografii kulinarnej. Lubisz gotować? Pasjonujesz się kuchnią regionalną, a Twoje social media to skarbnica propozycji pysznych i zdrowych dań, zachwycających także zmysł wzroku? Pokaż to. To właśnie dla Ciebie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przygotował idealną propozycję. Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej. To jest pierwszy konkurs o tej tematyce, konkurs fotograficzny, ale nigdy nie było o tematyce dotyczącej jedzenia, bo z jednej strony już bardzo mocno dbamy o to, żeby to, co jemy, było smaczne, ale również ekologiczne i zdrowe, ale z drugiej strony też zwracamy uwagę na to, co mamy na tym talerzu, bo przecież czasami właśnie wygląd tych potraw powoduje to, że nam się bardziej chce jeść, więc taki konkurs do końca lipca jest ogłoszony w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Warto spróbować swoich sił, bo przecież można w bardzo kreatywny i bardzo inspirujący sposób pokazać to, co mamy na talerzach. A nagrody są całkiem ciekawe, bo z jednej strony mamy za pierwsze miejsce 700 zł, ale do zrealizowania w sklepie fotograficznym, więc związanym z fotografią. Za drugie miejsce 600 zł, za trzecie miejsce 500 zł, ale jest jeszcze również sonda internetowa i osoba, która zwycięży, czyli zdjęcie, które zwycięży poprzez internet, poprzez Facebooka naszego, to będzie nagrodą będzie aparat fotograficzny, więc chyba warto. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. No przede wszystkim promujemy regionalizm, czyli to, co jest nasze mazowieckie i to, co jest z naszą kulturą związane, ale również i ekologiczne, bo pamiętajmy o tym, że na tych listach są nasze perełki właśnie dotyczące smaków i jedzenia.
Na apetyczne fotografie organizatorzy czekają do końca lipca. To już wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.